jeszcze taka szybka informacja przed rozpoczęciem filmiku. Zapraszam Was serdecznie na moje social media, do których wszystkich znajdziecie na pewno linki w opisie pod filmem. Także zapraszam i zapraszam do oglądania. Cześć kochani, ja Was witam w kolejnym box openingu. Jakby co, Was od razu poinformuję, że Maciuś, czyli tam Rozalka, dalej jest u mnie. A to jest po prostu nowa lala, bo po prostu będą na kanale teraz dwie. I bliźniaków już nie mam. No i w ogóle patrzcie, jaka ta paczka jest mała, bo w ogóle wielkości mojej ręki. Jest tak lekka, że ja nie wiem, ja zaczęłam, jak ją zobaczyłam po raz pierwszy, zaczęłam się w ogóle zastanawiać, czy to jest aby na pewno lalka w tym środku. Bo naprawdę, pudełko takie mikroskopijne, nie wiem. No dobra, ale uznajmy, że nie ma się czym martwić, bo to do mojej koleżanki, od której już kiedyś dostawałam lalki, więc powinno być dobrze. Otwieramy. No i w sumie zaraz się zobaczymy. Tak wygląda nasza paczka z tej perspektywy. Już ją otwarłam, więc zabieramy się za oglądanie. Co my tu mamy? Pierwsze to chyba spodenki, tak. Takie różowe zwykłe. Ale bardzo fajne. Taki ładny wzorek. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj widzę ozdobiona taka czapeczka do sesji zdjęciowych z takim popłynkiem. Dość długa. Bardzo fajna. Tu mamy butelkę z taką z kuliczkiem. Następnie co my tu mamy? Kombinezonik widzę. Taki biały z uszkami. Taki w zasadzie jak już mam, tylko taki siwy mam, nie? Dobrze. Następnie śliniaczek. Taki. Co my tam dalej mamy? Smoczek bez magnesu, nie wiem czemu. Taki z nuka. Zwykły smoczek. Następnie też smoczek. Też bez magnesu, nie wiem o co chodzi. Będę musiała widocznie sama skołować magnesy. Co my tu mamy dalej? Zakrętka do butelki, taka, wiecie, jak się kupuje butelki, to takie są. To w zasadzie nie wiem, co to jest. Może jakieś narączki, coś? Nie wiem. Zobaczymy wkrótce. Co my tu dalej mamy? Jakieś ubranka, zaraz zobaczymy. Taki bodziak biały z napisem Perfect. No, taki tradycyjny. O, i bodziak, który sama jej dałam. Wyobraźcie to sobie. No, trochę tak głupio dawać te same rzeczy, które się dostaje, no ale dobrze. Następnie mamy takie zwykłe białe body bez niczego. Zwykły krótki rękaw. Później kolejne jakieś białe body. Tym razem z długim rękawem i zamykane na kopertę. O. Później body z takimi słonikami. To jest bardzo urocze, naprawdę. Ja tutaj widzę już lalę, więc ją wyciągnę szybko. To są wszystkie rzeczy, które były już na ostatku w paczce, więc je wyciągłam szybko. Mamy tutaj takie skarpetki w paseczki. Oczywiście dwie. No to nie przedłużając, dalej przechodzimy, bo mi się przez przypadek klikło. Tu mamy takie śpioszki z Baby. Bardzo fajne. Taką czapeczkę puchatą z pomponikami, różowa. No i ostatnie to mamy takie body. O, jakie fajne. Z taką zeberką. No i przechodzimy do lali. Sama lalka jest bardzo, ale to bardzo lekka. No i jest owinięta w taki oto ten. Jest ubrana, widzicie, jak sami widać dobrze, w co jest ubrana. Więc rozpoczynamy od nóżek. Fajnie rączki ma zakryte, więc to nie będzie jakiś problem.
mamy nóżki. Spodziewałam się trochę większego bobasa, ale już widocznie jest taki maleńki. Bardzo ładnie pomalowana jest. Tak. Fajnie. No, paznokcie takie trochę dziwne, ale udą. Teraz zobaczymy rączki. Ma rączki 3/4, a nóżki pełne. Rączki bardzo fajne. Takie dużo takich detali ma, co jest fajną rzeczą. Tak delikatnie jest pomalowana i ma strasznie dużo warniszu, więc za wcześnie chyba się nie farba nie będzie odpryskać czy coś. No i tu mamy już samą buźkę, więc 3, 2, 1, jest. Ojeju. Taki maluch. Widzę, że noska nie ma otwartego. A szkoda, bo to dodaje mocno realizmu. Obejrzymy. Włosy. Bo ma ponoć bardzo gęste włosy, więc zobaczmy. Taki dziwny. Z dziwnego materiału te włosy. Tak jakby to nie był mohair, słuchajcie. Dziwnie wszczepione przede wszystkim. Taka trochę niezadbana jest. No, bo szczerze mówiąc, ja dużo lepiej dbam o lalki. I ode mnie lalki wychodzą z miękkimi, cudnymi włosami. No, ale ja chyba postanowiłam, że to raczej będzie chłopczyk. I prawdopodobnie będzie nazywał się Teodor, czyli po prostu Teoś. Napiszcie mi, co sądzicie o tym imieniu w komentarzach. Ja go ładnie odświeżę i się spotkamy w następnym filmiku. No, to pa, pa!